Dzień dobry i dobry wieczór. Kolejny przegląd prasy. Jacek Rakowiecki. I Agnieszka Wiśniewska. No i nie możemy się odczepić od wyborów, bo choć trochę czasu od nich minęło, to prasa pełna jest, wypełniona jest tekstami analiz wyborczych, ale też tego, co z tych wyborów wynika, walki o Senat, podkupywania senatorów i tak dalej, i tak dalej. Ja bym tylko zwrócił taką uwagę, że nowe zjawisko, które się pojawiło w mediach tak zwanego głównego nurtu, jest ciekawe, bo do tej pory jednak w tych głównych, czyli w Gazecie Wyborczej, w Newsweeku, w polityce obowiązywała liberalnych mediach głównego nurtu. No, nie ma innych mediów głównego nurtu niż liberalne. To jest jeszcze taki duży nurt, jednak konserwatywny, wydaje mi się. No może, może. W każdym razie w nich jednak obowiązywała zasada, że PO-KO jest świętością w zasadzie, że tam można jakieś wtórne rzeczy skrytykować. I tu raptem, po tym jak przez kilka lat spora część opinii publicznej jednak mówiła, że to PO trochę sobie nie radzi, przegrywa kolejne wybory, raptem w Gazecie Wyborczej ukazał się tekst z no, bardzo złośliwym tytułem, bo tak z oparami wina i cygar, czyli no, taki jeszcze bijący w taką elitarność, prawda? Taki właściwie wszystko to, co sensie... PiS wskazywał, to, tak, to teraz tak, zostało... Znaczy to właśnie wzięty z retoryki tak. PiS-u ten tytuł. Wyciągnięty to było... do tego tytułu. A w Newsweeku z kolei ostatnim jest no, tytuł, który właściwie mówi wszystko za siebie. Sorry Grzegorz. Sorry Grzegorz. Więc właściwie nawet można nie czytać, bo już wiadomo, że chyba jakieś wyroki zapadły. Ale ty jeszcze, zdaje się, zanalizowałeś ten tekst. Wiesz co, ja go przeczytałam jednak. To jest tekst Renaty Grochal. I to jest ciekawe, to jest tekst o tym, że oczywiście winny wszystkiemu jest Grzegorz Schetyna. A jak Renaty Grochal, to jest oficjalne stanowisko redakcji, dodajmy. I w tym oficjalnym stanowisku redakcji tam jest wiele wypowiedzi też polityków i takich rozmówców. To jest taki typowy też styl dla Newsweeka i często dla Wprostu, czyli rozmowa z anonimowymi rozmówcami, politykami z blisko, z partii, gdzie tam z pobliża jakichś ważnych polityków. I oni wszyscy jednym głosem mówią, że tutaj nasi wyborcy chcą zmiany pokoleniowej i że to ma być ta zmiana pokoleniowa, zresztą na okładce jest jakoś tak pokazana twarzami Joanny Muchy i Borysa Budki. Ale co dla mnie było niesamowite, to jest taki fragment, w którym czytamy: Nie tylko wśród młodych wyborców panuje przekonanie, że przegrana jest wynikiem serii błędów Schetyny. Za późno ogłosił na przykład kandydaturę Małgorzaty Gidawy-Błońskiej na premiera i tak dalej, i tak dalej. I dalej jest cytat potwierdzający to, że to wszystko wina Schetyny. Małgosia jeździła po kraju bez politycznego przekazu. Myśmy się dowiadywali o jej wizycie dzień wcześniej, więc nie było czasu, żeby coś przygotować. Jak jechała na Śląsk, to powinna znaleźć tam pakiet naszych propozycji dla regionu, spotkać się z miejscowymi organizacjami społecznymi, odpowiada polityk z regionalnych władz PO. Więc to, że władze regionalne nie przygotowały, nie były w stanie przygotować Małgorzaty Gidawy-Błońskiej do wizyty w regionie, to również jest wina Grzegorza Schetyny. No tak, bo dowcip polega na tym, że ja nie wiem, kto powinien być przewodniczący PO, nie mam własnej kandydatury na to stanowisko, ale Agata Szcześniak już chyba w zeszłym tygodniu zresztą w Oku Press napisała bardzo dobry tekst, też analizę tych problemów PO, ale pokazujący jedną najważniejszą rzecz, że złudzeniem jest przekonanie, że wymiana Schetyny na Kowalskiego, Wiśniewskiego, przepraszam, coś zmieni, bo to jest pewien rodzaj strukturalnego problemu, a nie tego, że akurat pan X albo pan Y jest na czele. Można zmienić wszystko, całe kierownictwo, a wszystko pozostanie po staremu. Czy Platforma potrafi z tego dylematu wyjść? No to nie jest to dylemat na żyjemy, na przegląd zobaczymy, prasy. Tak. Będziemy na pewno państwa informować. Już żeśmy się dogadali przed programem, że oboje z zaciekawieniem przeczytaliśmy wywiad z Iwanem Krastewem. Tak, tak, a to wybitny bułgarski politolog, no taka jedna z większych sław, większych autorytetów politologicznych w świecie w zasadzie. Bo niestety nie jest to jeszcze dostatecznie dobrze w Polsce nazwisko znane, chociaż na przykład nie wiem, Wyborcza opublikowała go parokrotnie. Krytyka Polityczna opublikowała nawet kilka książek Iwana Krastewa. No. Iwan jest rzeczywiście świetnym politologiem, też taką osobą, która się bardzo interesuje tym, co w polityce piszczy. To jest ciekawe, to jest wywiad o wyborach w Polsce. Jak na politologa, który interesuje się całym światem, naprawdę dużo wie o tym, jak wygląda sytuacja polityczna u nas, jak wygląda sytuacja powyborcza. Co też nie jest dziwne,
dziwne, bo on też się tym to interesuje i czyta i dostaje informacje od polskich przyjaciół. Ale co jest ciekawe chyba w tym, co mówi Iwan Krastev, to jest taki zawsze jego ogląd trochę z piętra wyżej. Mhm. Czy wiesz, może znać te szczegóły, ale patrzy w takiej trochę szerszej perspektywie. I co mówi Iwan Krastev? Przede wszystkim uważam, że Polska jest ciekawa nie dlatego, że stała się wyjątkiem od normy, ale dlatego, że jest potwierdzeniem pewnej reguły. W wielu krajach polityka jest dziś bardzo spolaryzowana. W rezultacie następuje erozja idei narodowej jedności. Dziś polaryzacja zaszła tak daleko, że wróg wewnętrzny jest ważniejszy od zewnętrznego. To jest rzeczywiście interesujące i to jest fajne, że ktoś z zewnątrz może jakoś na to spojrzeć i też to odnieść do kontekstu tego międzynarodowego. On też mówi tutaj o Trumpie, Brexicie, o takiej sytuacji w Europie. Ale też potrafi powiedzieć coś takiego, pytany o to, jak ocenia polską opozycję i kampanię, że kiedy ludzie głosują już nie tylko na własną partię, ile przeciw partii wroga, strategia oparta na obronie demokratycznych zasad nie jest i nie może być skuteczna. Taka strategia nie zmobilizuje bowiem nowych wyborców. Opozycja w Polsce powinna wreszcie to zrozumieć. Niemal każdy w Polsce mówi, że jest za rządami prawa, tyle że w praktyce te rządy prawa są pojmowane przez niektórych tak, że w sądach zasiadają sędziowie wybrani przez zwycięską partię. Gorzka, mocna uwaga, nie wiem ilu Polaków sobie to weźmie do serca. Ale wiesz, to też a propos opozycji również, są dalsze słowa Iwana Krastewa, ta opozycja w Polsce liberalna, taka liberalno-konserwatywna opozycja. Iwan Krastev mówi, pamiętajmy, że liberałowie historycznie byli w mniejszości, nie tylko w Polsce, to nauczyło ich empatii dla innych, bo jeżeli jesteś w mniejszości, chcesz rządzić, musisz zrozumieć emocje innych i w końcu stracili owo współczucie. I potem jest taka rozmowa o tym, jak liberałowie rzeczywiście stracili tę empatię. I dalej kolejna, można to odebrać jako też radę dla opozycji. To dlatego potrzeba charyzmatycznego lidera, a nie kogoś, kto będzie się zajmował tylko polityczną taktyką. No tak. Ale nie pijesz do Grzegorza Schetyny. Nie, to zupełnie przypadkiem na pewno. Charyzmatyczny lider, to do niego niestety nie pasuje. Ale to, wiesz co, jeżeli mowa o mocnych liderach, to ja muszę powiedzieć, że choć zupełnie nie jest to moja bajka, to patrzę z coraz większym szacunkiem i zainteresowaniem na Władysława Kosiniaka-Kamysza. Znaczy jako na zawodowca. W tym sensie, nie żebym się podpisywał tak pod jego poglądami. Polityk, to jest tak, z nim jest, bardzo polecam w Proście najnowszym. Jest bardzo ciekawa rozmowa, w której muszę powiedzieć jeszcze jako redaktor, byłem aż zachwycony jego umiejętnością jednak dawania dyplomatycznych odpowiedzi, ale też mówienia bardzo twardo, ale równocześnie nie chamsko. Tutaj pada przede wszystkim takie pytanie, kto powinien zostać marszałkiem Senatu, na co szef PSL mówi, są trzy równoprawne ugrupowania, nie ma jednego lidera opozycji. I jeżeli ktoś uzurpował sobie prawo do tego miana przed wyborami, to teraz to nieaktualne. Kto chce racjonalnej współpracy, musi szanować wszystkie ugrupowania. Wiadomo, o kim i o czym mówi, ale potem jest powrót do tego wątku i dziennikarki Eliza Olczyk i Joanna Miziołek mówią, wy macie zaledwie 3 senatorów, a Koalicja Obywatelska 43. Na co Kosiniak? To niech wybiorą swojego marszałka bez naszych głosów. Muszę powiedzieć, że dawno się tak nie uśmiałem. Znaczy, to jest oczywiście brutalne zagranie, no ale to jest uświadomienie sobie, że taka arytmetyczna przewaga jeszcze nie jest prawdziwą przewagą. Jest tutaj więcej takich ciekawych rzeczy, no plus pierwszy polityk z tego szczebla, który wprost mówi, że co do wyborów prezydenckich, dobrym rozwiązaniem byłyby prawybory na opozycji na wzór amerykański. Dzięki temu opozycja narzuciłaby narrację. Do końca roku powinniśmy wyłonić wspólnego kandydata. On mówi coś, co do tej pory uparcie od dawna twierdził Paweł Kasprzak, lider obywateli RP, będąc bezlitośnie wyszydzanym albo wyklinanym przez bardzo wielu ludzi, nie mówię, że wszystkich, tak? No i tu się jednak okazuje, że to nie jest taka idea do wyrzucenia do śmietnika, jeżeli wydaje mi się, że są różne powody, dla których mówił o tym Paweł Kasprzak.
Staszak, który rzeczywiście myślał o wyłonieniu takiego wspólnego lidera opozycji, a tutaj sytuacja jest taka, że kiedy o tym mówi Kosiniak-Kamysz, to też jest coś, co pojawia się, taki wątek, który pojawia się w dyskusjach o tym, co dalej w Platformie. Tak. Czy najpierw powinno być rozliczenie Grzegorza Schetyny, jego kadencja jednak trwa do stycznia, czy powinno być tak, że najpierw zaprezentowany zostanie kandydat, kandydatka na prezydenta, prezydentkę i w tym wszystkim pojawia się również wątek prawyborów, ale ten wątek prawyborów tam ma być takim raczej zabezpieczeniem sytuacji, w której wszyscy mogą przedstawić swojego kandydata, a później jak już wybierzemy w prawyborach tego jednego, tę jedną, no to można za nim stanąć, ale z czystym sumieniem. Tak, tak. Nie to dla mniej, czystości sumienia. Niemniej to pomysł. Znaczy, że jednak rzucanie różnych rewolucyjnych albo odlotowych, albo marzycielskich pomysłów wcale nie jest bez sensu. Jesteśmy one realistami, czasem żądamy niemożliwego, tak, rzucamy szalone pomysły. I to jest dobra puenta. Posłowie i posłanki elekci przyjeżdżają po raz pierwszy do Warszawy i bohaterem tych pierwszych przyjazdów stał się Franciszek Sterczewski z Poznania. Kojarzysz ostatnie miejsce na liście koalicji legendarna zdaje się postać w ogóle w Poznaniu. Legendarna postać, młody aktywista, który tam po prostu pokonał wszystkich stare wygi, dostał się do Sejmu i jak w takiej krótkiej notatce pisze Newsweek, poseł elekt, który przybywając na seminarium dla nowych parlamentarzystów wybrał pociąg zamiast samolotu. Po rodzinnym Poznaniu jeździ głównie rowerem. I to jeszcze pociąg drugiej klasy, o ile pamiętam. Nie wiem tego, bo on głównie rzuca zdjęcia z Warsa, więc a Wars jest wspólny dla wszystkich, tam łączący ponad klasa, tak, ponadklasowy. Druga klasa. Teraz chyba będzie mógł już jako poseł jeździć nawet pierwszą klasą, ale co jest ciekawe, to jest taka sytuacja, którą zauważono. Piotr Witwicki na Wirtualnej Polsce napisał tekst o politykach, którzy podróżowali koleją. Piotr Witwicki też ciekawie o tym pisze. O tym, że no, jest takie przeświadczenie, że ludzie nie lubią komunikacji zbiorowej. Piotr Witwicki pisze tak. Cały kłopot z komunikacją zbiorową nie polega na tym, że ludzie jej unikają, to ona unika ludzi. To ja jednak tutaj dodam w tym momencie, też posiłkując się komórką, tak jak i ty, bo jednak też sięgamy do mediów elektronicznych, bo w twojej krytyce politycznej jest bardzo ciekawy wywiad, który Michał Sutowski przeprowadził z Michałem Wolańskim, ekspertem z dziedziny transportu. O zbiorkomie, czyli komunikacji tak, zbiorowej. Tak, wywiad, który ma tytuł Na wsi auto to często konieczność, ale w mieście powinno być zbędne. I w tym wywiadzie ujęło mnie przede wszystkim jedna rzecz, że znaczy ja bardzo szanuję Tramera, którego książkę tutaj mamy, Ostre cięcie, tak? To jest książka o kolei, więc to jest jeden z takich elementów komunikacji zbiorowej. Kolej, PKS-y, o których też dużo mówi Wolański w tym wywiadzie tak. Z Michałem Sutowskim, czyli zbiorkom ogólnie. Make zbiorkom great again, to jest hashtag, który Franek Sterczewski zaproponował. Podpisujemy się pod tym hashtagiem. Ale to, co mi u Wolańskiego szczególnie się spodobało, nie żeby tego brakowało u Tramera, to są też konkrety. To znaczy, to jest tak, że szczerze powiem, ja bym na miejscu sensownej partii politycznej już stał u niego w przedpokoju i prosił go o szczegóły, dlatego że on mówi, jak rozwiązać przynajmniej częściowo problem wykluczenia komunikacyjnego, zaznaczając oczywiście, że to nie jest sprawa na już jak PiS, które na wiosnę, prawda, powiedziało, że tam rzuca jakieś miliardy na polską prowincję. Nic z tego w ogóle nie wyszło. Wykorzystane 10%. Bo tak się takich rzeczy nie robi. Jak tak. Są zapóźnienia infrastrukturalne, to trzeba je latami... Natomiast do nich dochodziło, latami Wolański się je rozwiązuje. Mówi, jak w 2-3 lata tę sytuację poprawić sensownie. A 2-3 lata to już jest bardzo fajny, powiedziałbym... To już jest jedna kadencja. To jest jedna kadencja parlamentu, ale niemniej wszyscy wykluczeni i niewykluczeni tego Wolańskiego zdecydowanie też powinni sobie przeczytać. To jest bardzo ciekawa perspektywa. On też zwraca uwagę na to, że w tym momencie, kiedy oddano samorządom opiekowanie się komunikacją zbiorową, no to miasta sobie mogły poradzić, już małe gminy niekoniecznie. I on bardzo ciekawie pokazuje, jak ta mapa może wyglądać. Ta mapa, na której są nie tylko duże miasta, jakaś taka prowincja daleka, mówi, że problemy komunikacji zbiorowej trzeba będzie na poziomie powiatów rozwiązywać. Więc to też jest ciekawe zwrócenie uwagi na takie samorządowe tematy związane właśnie z polityką i z tematyką społeczną. Też polecam Państwu ten wywiad, jest naprawdę świetny.
ja jeszcze chyba już kończąc te sprawy polityczne, ale nie mogę się jednak pohamować, żeby z Frostu najnowszego, już go pokazywałem, ale zobaczmy sobie to jeszcze raz. Przytoczyć jednak mały fragmencik rozmowy z marszałkiem Karczewskim, eksmarszałkiem w zasadzie formalnie już, który pytany, czy boli pana porażka PiS-u w Senacie, mówi, że PiS wygrał wybory, zdobywając bezprecedensowe, no to Polki i Polacy przez ostatnie 8 lat i tak dalej, i tak dalej. Dziennikarze zadają mu pytanie, znaczy przywołują go do rzeczywistości, jednak to opozycja ma większość. Na co profesor Karczewski mówi, to jest osąd powierzchowny. Więc gdyby ktoś z Państwa nie wiedział, co to znaczy 51, powiedzmy do 49, że 51 jest większy od 49, to zdaniem profesora Karczewskiego to jest osąd powierzchowny. No ale widocznie w takim kraju żyjemy, że 49 może być większe niż 51. No, rewolucja. Ale od razu jeszcze powiem, nie mamy już tak dużo czasu, ale polecam też w ogóle generalnie ostatni przegląd. To jest pewien znany pan, który 10 lat był prezydentem w Polsce, ale nie ze względu na wywiad z nim, który jest dość standardowym wywiadem, szczerze powiem. Jak ktoś lubi, niech przeczyta. Postawił na lewicę, która odwołała się do jego hasła z kampanii, hasła Wybierzmy przyszłość i proszę. Ale ja tym razem przegląd chcę pochwalić za zupełnie rzeczy niepolityczne. Nie ma takich rzeczy jak rzeczy niepolityczne, ale... No jakoś tam. To znaczy przede wszystkim bardzo ciekawą rozmowę z Magdaleną Okraską, która reporterką, fotograficzką, autorką książki Ziemia Łowa, opowieść o Zagłębiu, która bardzo ciekawie opowiada, jak jej zdaniem trzeba opisywać polską biedę, nędzę, beznadzieję. Ona jest stamtąd. Ona jest stamtąd, ja czytałam tę książkę, to jest rzeczywiście taki reportaż z Bebechu, i ona właśnie sąsiedzki mówi, dzięki temu udało mi się uniknąć perspektywy, strasznie mi się ta formuła podoba, safari biedy. Tak? Czyli jak my jedziemy na safari oglądać dzikie zwierzęta, prawda? Bezpieczni za jakimiś kuloodpornymi szybami terenowych samochodów, tak czasem też jest z reporterami, którzy z tej wielkiej Warszawy przyjeżdżają na tę umęczoną prowincję, żeby jej się poprzyglądać i podziwować się, co tam się dzieje. Bardzo też ciekawy tekst o, wydawałoby się, o temacie wałkowanym milion razy, czyli o nabicie w plastikową butelkę, o problemie śmieciowym. Łącznie z bardzo ciekawymi informacjami. Ja akurat się śmieciami nie wiem dlaczego, ale interesuję od dość dawna. Nawet jakiś kiedyś felieton popełniłem na ten temat o śmieciach. Natomiast tu jest mowa o tym, że jakie głupoty Polska, i to niekoniecznie PiS-owska zrobiła. To znaczy mamy taki problem, że kilkanaście lat temu zaczęliśmy kopiować wzorce wyznaczone przez kraje, które mają dużo odpadów surowcowych, choć sami takim krajem nie jesteśmy. Równolegle wzięliśmy pieniądze z Unii i wybudowaliśmy instalacje do sortowania odpadów zmieszanych, po czym wprowadziliśmy bardzo ostrą, selektywną zbiórkę, której zasady wciąż się zmieniają. W efekcie znów musimy przebudowywać instalacje. Dlaczego? Bo jeśli do instalacji przystosowanej do sortowania odpadków zmieszanych wrzucimy tylko plastik, jedna część systemu się zatka, a pozostałe cztery będą niedociążone. Więc to taki jeden z polskich absurdów klasycznych, ale tu jest więcej takich informacji. I jeszcze jeden też ciekawy bardzo tekst. No, podejrzewam, że większość słuchających nas zatrzęsie się ze złości. Otóż na świecie, przynajmniej w tej jego bogatszej części, do której należymy, proszę Państwa, do której należymy, wprowadza się coraz częściej, właściwie już można powiedzieć, że masowo, podatek nazwany tutaj w tytule dla zdrowia, a tak naprawdę podatek od cukru, tak? Czyli od straszliwych ilości cukru wprowadzanych do napojów, ale nie tylko, tak? Ale nie tylko, bo właśnie do wszystkich prawie spożywczych produktów. To nie są jakieś ogromne kwoty, acz pewnie w dłuższym terminie odczuwalne. A dlaczego to jest ważne? Po pierwsze dlatego, statystyczny Polak w 2018 roku zjadł 51 kg cukru, a rok wcześniej 44,5 kg.
czyli jaki potworny skok w ciągu jednego roku. Tym się katujemy, a jeszcze już kończąc ten wątek powiem, że The Lancet, czyli no takie najbardziej właściwie prestiżowe pismo medyczne, podało wyniki badań o epidemii otyłości. 3 razy więcej ludzi umiera z powodu otyłości niż z powodu niedożywienia. Także, a ten podatek jednak ogranicza spożycie cukru. No ja wiem, że to jest przykro płacić więcej, ale jeżeli społeczeństwa nie potrafią się inaczej pohamować, to pewnie jednak też tak trzeba tę śrubę dokręcać. To klasycznie, jak to w programie, informacje polityczne ze świata, trochę zdrowia, ale musi być też sporcik oczywiście, więc informacje sport ze sportu. Tutaj akurat nie na ostatniej stronie Tygodnika Powszechnego, tekst Wojciecha Jagielskiego, znanego reportera i korespondenta też wojennego. Tekst o kobietach ze stadionu Wolność. To był historyczny mecz. W Teheranie irańscy piłkarze rozgromili drużynę Kambodży, a świadkami tego były kobiety, które po raz pierwszy od rewolucji islamskiej w 1979 roku wpuszczono w takiej liczbie na trybuny. Wielka zmiana lokalna. Tutaj Jagielski to bardziej wyjaśnia. Otóż do 10 października Iran pozostawał jedynym krajem na świecie, w którym kobietom nie wolno było pojawiać się na stadionowych trybunach, nie wolno im było też oglądać na żywo meczów piłkarskich. Rządzący od 40 lat ajatollahowie nigdy nie ogłosili stadionowego zakazu, ale ten zakaz był, po wielu protestach to się udało, ale, co jest bardzo ważne, jednak działacze praw człowieka oburzają się, że władze FIFA dały się tak okpić ajatollahom, pisze Wojciech Jagielski. Mieli oni otworzyć bramy stadionów dla Iranek, a tymczasem wydzielili dla nich tylko niewielki sektor. Kobiety stanowią połowę ludności kraju, a na trybunach dostają prawo tylko do 20 części miejsc, narzekali działacze Amnesty International i Human Rights Watch. To jest bardzo ważna zmiana, ale bardzo ważny też głos organizacji międzynarodowych, że to wciąż za mało, drogie FIFA. Tak, czyli mogą istnieć jeszcze gorsze patriarchaty niż te, które my znamy z naszego kraju. To nie jest żadne pocieszenie. Tak, to ja już w ostatnim zupełnie słowie, jednak sport dobrze, ale kultura też. I tylko zasygnalizuję, że w tym ostatnim Newsweeku jest też bardzo ciekawa rozmowa z kimś, kto, muszę powiedzieć, coraz bardziej mnie interesuje i właściwie marzę o jakiejś wielkiej rozmowie z nim, bo wydaje mi się to jakiś niesłychanie ciekawy człowiek, czyli nowy dyrektor artystyczny, szef artystyczny Filharmonii Narodowej w Warszawie, Andrzej Borejko, wychowany jeszcze w Związku Radzieckim, potem też jeżdżący dużo po świecie, który po pierwsze przepięknie mówi o muzyce. Mówię to jako ktoś, kto ma trochę przydepnięte ucho, więc to chyba tym większy komplement, ale też, i to uwaga dla warszawiaków, no rzuca tutaj śmiałą myśl, że skoro w wielu polskich miastach powstały wspaniałe budynki filharmonii, dające mnóstwo różnych możliwości, to chyba również czas na Warszawę. Przy całym szacunku dla tego starego, szacownego budynku, w Berlinie filharmonicy potrafią występować w halach fabrycznych na przykład, przy ogromnym zainteresowaniu tysięcy młodych ludzi z bardzo poważnym repertuarem. I tak sobie wymarzyłem, że może by prezydent Warszawy na przykład pomyślał, że do Muzeum Sztuki Współczesnej, które już się buduje na Placu Defilad, i do teatru, który tam dojdzie, mam nadzieję, za rok czy dwa, można by jeszcze dołączyć filharmonię. No nie wiem, to filharmonia jest duża. Wiesz, ja pracuję w redakcji, która jest naprzeciwko filharmonii. Mam ją z okna. To jest naprawdę kawał sceny, kawał backstage'u. Ale jeszcze jedna by się przydała. Muzyka łagodzi obyczaje.